Cześć, wszystkie lwy. Dziś horoskop roczny na 2024 rok. W horoskopie omówię 12 miesięcy od stycznia do grudnia. W każdym miesiącu omówię kartę ogólną, kartę na miłość oraz kartę na finanse. Do każdego kwartału dodatkowo wylosuję kartę radę oraz ostrzeżenie. Pamiętajcie, że horoskop nie musi rezonować z wszystkimi, bo jest ogólny. No i zaczynamy. Dzisiaj skorzystam z trzech talii. Karty już potasowałam, przełożę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać u lwów. Teraz sobie wyciągnę kartę na styczeń. Będę omawiać kwartałami. To będzie takie długie czytanie. Mam nadzieję, że nie uśniecie i że was nie zanudzę. Dobrze. Lwy. W takim układzie styczeń. Jak energia ogólna dla lwów się przedstawia na styczeń? Dobrze, i od razu sobie wyciągnę kartę na luty i marzec. Tylko nie będę ich pokazywać na razie. Później będę omawiać każdą pojedynczą. Marzec. I dobrze. I teraz. I teraz tak. Jeśli chodzi o styczeń, to wygląda na to, że to będzie taki miesiąc, kiedy lwy będą się nad czymś zastanawiać. Coś wam nie będzie dawało spokoju. To może być taki miesiąc, kiedy po prostu coś was będzie gryzło, dręczyło. Nie będziecie mogli przestać o czymś myśleć. Będziecie być może chcieli rozwiązać jakiś problem, który gdzieś was tam w jakiś sposób dotyka. I cały czas on po prostu będzie gdzieś wam w głowie się siedział. I cały czas po prostu będziecie o tym myśleć, rozmyślać. No, gdzieś tam z tyłu głowy cały czas będzie. Zobaczmy, jak praca. Taki miesiąc to będzie taki troszeczkę niespokojny. Praca. Lwy. Praca. W pracy. No właśnie, może to, co was będzie dręczyć, w jakiś sposób nie będzie wam dawało spokoju, może dotyczyć spraw zawodowych i może dotyczyć na przykład jakiejś osoby z przeszłości, z którą być może pracowaliście już, może dotyczyć pracy jakiejś byłej, może dotyczyć w sensie byłej, że już nie pracowaliście, a jakieś problemy tam się na przykład pojawiły, może dotyczyć projektu, który dobrze znacie. To mogą być problemy czy jakieś kłopoty, które w jakiś sposób będą, o których będziecie myśleć, ale będą związane na przykład z pracą. To będzie coś, z czym już mieliście do czynienia, czyli coś takiego z przeszłości. Być może do pracy przyjdzie ktoś, kogo znacie, z kim wcześniej pracowaliście. Może to będzie projekt, który w jakiś sposób no, nie będzie wam dawał spokoju, bo na przykład może będziecie się do niego bardzo przykładać, będzie taki ambicjonalny dla was, a jakoś będzie ciężki do zrealizowania. To mogą być różnego rodzaju tak samo kontrakty na przykład, które w jakiś sposób też no, będą ciężkie do zrealizowania, a w jakiś sposób byście chcieli bardzo je zrealizować, a na przykład będzie to problematyczne. No tu mogą być różne takie rzeczy, na przykład gdybyście się przenosili gdzieś, czy zmieniali stanowisko pracy, to też może być tak, że na przykład możecie się przenosić do innej pracy, albo możecie robić na przykład do innej pracy, w sensie na przykład takiej, którą już robiliście. No i w jakiś sposób was to będzie na przykład
męczyć, czy podołacie, czy dacie radę, czy nie będzie za dużo obowiązków, czy będzie tak, jak było. Różne tutaj mogą być kwestie, no jest to czytanie ogólne. A jeśli ktoś na przykład szuka pracy, to myślę, że tutaj mógłby próbować szukać już w jakichś ofertach, z którymi miał do czynienia, lub wśród osób, które zna, czyli wśród znajomych jakichś mógłby próbować. Aczkolwiek myślę, że no też może to być tak, że kogoś na przykład, bo wiadomo, że nie wszyscy są w tej samej sytuacji, ale ktoś na przykład może też zamartwiać się właśnie tym, że może nikt się nie odzywa, oferta już została złożona, na przykład CV, czy byliście na jakiejś rozmowie, a nadal nie wiecie, co się dzieje w tej kwestii. Tutaj też może być coś w ten sposób. Jeśli chodzi o miłość, styczeń, lwy. No, w miłości może być jakaś podróż, która, no też, którą możecie się na przykład denerwować, lub tutaj na przykład może być jakiś na przykład romans, tak, który też w jakiś sposób nie będzie wam dawał spokoju. Mogą być osoby, z którymi byście na przykład flirtowali, romansowali, tak. Tu może się coś dużo szybko dziać w relacjach, czy też u osób, które szukają. Może się tutaj sytuacja zmieniać dynamicznie, to może być problemem dla was. Może być tak, że po prostu no, jakieś rzeczy właśnie z tym związane nie będą wam dawały spokoju, tak? Że może coś się za szybko dzieje, za szybko poznaliście kogoś, za szybko ktoś chce robić kolejne kroki. Tutaj może być tak, że po prostu w jakiś sposób was to będzie, no, denerwowało może w ten sposób. Luty. O, widzicie, Rydwan. To bym powiedziała, że taki miesiąc, kiedy właśnie dużo i szybko się będzie działo. Tutaj możecie osiągnąć wiele, możecie osiągnąć jakieś cele swoje, marzenia, w zależności od tego, co sobie postanowiliście. Może być jakaś podróż w lutym, czy zawodowa, czy prywatna. W każdym bądź razie możecie tu mieć jakieś, na przykład kupno samochodu, jeśli ktoś planuje, czy też sprzedaż, bo też tutaj może coś być właśnie z samochodem, z pojazdem. Także tutaj coś takiego. No i taki bym powiedziała dynamiczny luty będzie. W pracy zobaczmy. W pracy lwy. Karta trójki buław. Więc tutaj bym powiedziała, że w pracy co wykonaliście jakieś projekty i czekali, i po prostu będą one szły jak burza, bym powiedziała, że w pracy będzie się też dużo działo. W sensie takim, że na przykład, jeżeli ktoś ma do czynienia z handlem, to tutaj może być bardzo zyskowny moment, bo są na przykład jakieś już kontrakty, które są w trakcie, czy już czekacie na jakąś odpowiedź, czy ktoś się zgodzi na coś i tutaj się okaże, że tak. I to będzie z zyskiem dla was, będziecie bardzo zadowoleni. Tutaj po prostu możecie spokojnie patrzeć w przyszłość, obserwować, jak po prostu. Ja bym powiedziała łatwo, takie mi słowo przychodzi do głowy. Jak łatwo wam idzie to zarabianie, czy też pozyskiwanie klientów, czy też świadczenie usług, nie będziecie mieli na co narzekać, moim zdaniem. Tak samo, jeśli ktoś tutaj szuka pracy, to jak najbardziej niech próbuje. Tutaj może być tak, że czekacie po prostu też na jakąś odpowiedź w sprawie pracy. No to też ona powinna szybko przyjść. No i co? A, jeszcze tu mogą być wyjazdy, podróże służbowe dla kogoś, kto pracuje, czy też ma taką pracę, albo nie wiem, będzie gdzieś wyjeżdżał. Miłość. W miłości też dobrze bym powiedziała, będziecie zadowoleni, szczęśliwi. Tutaj powinno być. No, powiedziałabym pełnia szczęścia, bo są dwie bardzo dobre karty. Powiedziałabym, że zrealizujecie wszystko, co chcecie. Jeżeli chcecie gdzieś wyjechać sobie z tą drugą osobą, jak najbardziej.
Na pewno będziecie zadowoleni z tego wyjazdu. Jeżeli tutaj szukacie kogoś, to też możecie szybko znaleźć i to taką osobę, no, na którą bym powiedziała, czekaliście. Nie mówię, że miłość do końca życia, ale ktoś fajny. Ktoś, kto spełni wasze oczekiwania. Marzec. W marcu, marzec przedstawia się jako taki czas, powiedziałabym, troszeczkę tego, że nie chcecie spojrzeć w inny sposób, a macie jakieś utarte schematy i nie chcecie wyjść poza nie. To taki miesiąc może być, kiedy na przykład, ktoś chce wprowadzić jakieś innowacje, ale wy jesteście temu przeciwni. I nie dlatego, że po prostu wiecie. Powiedziałabym, jesteście przeciwni, bo po prostu nie. Nie dlatego, że jest to złe, czy coś, tylko na przykład, nie wiem, bo się wam to nie podoba i po prostu, nie wiem, bo wolicie na przykład pracować innymi metodami niż na przykład ktoś proponuje i nie chcecie wysłuchać tej drugiej strony. A mimo, iż ktoś was może przekonywać, no to tutaj możecie nie chcieć słuchać. Natomiast to jest taki przykład, ale to może dotyczyć różnych sytuacji. Więc to jest takie po prostu zamknięcie się na to, co inni myślą, co inni mówią, słuchanie jak gdyby samego siebie, aczkolwiek niekoniecznie zawsze jest to dobre i słuszne, bo tutaj myśli w głowie mamy różne, myślimy różne na różne tematy i tutaj tak jakbyście nie chcieli dopuścić no nikogo do głosu, w sensie by wam coś wytłumaczył, by coś wynegocjować. To jest takie zamknięcie się po prostu na myśli, słowa, komunikację z innymi osobami. A więc takie w pewnym sensie sami siebie ograniczacie, o, na tej zasadzie. No dobrze, a zobaczmy, jak to się będzie przedstawiać w pracy. W pracy, lwy, marzec. Cztery miecze. No właśnie, to taki odpoczynek. Karta odpoczynku, że nic się nie dzieje, ciszy, tak, zamknięcia. Więc może być tak, że w pracy właśnie, no, w związku z tym, że nie będziecie zbytnio otwarci na jakieś propozycje, no to może być tak, że nikt wam nie będzie nic proponował, więc tutaj może być, jeśli chodzi o pracę, no to może być przestój, jeśli ktoś szuka na przykład, to nie, jeśli ktoś się uparł na jedną pracę i nie chce nic wyjść poza to, a nie chce innej oferty, no to tutaj nie będzie innej oferty na razie. Natomiast jeżeli ktoś pracuje, no to w pracy, no właśnie taka cisza, zamknięcie się, nie chce słuchać nikogo, niczego, a raczej tak, może być jakiś urlop w pracy, odpoczynek, może będziecie potrzebować po prostu chwili dla siebie. Tutaj po fali sukcesów możecie po prostu potrzebować właśnie takiego chwili oddechu dla siebie i też może być to jakiś po prostu odpoczynek, czy też może być szpital dla niektórych osób. No mogą tu być różne sytuacje, aczkolwiek ogólnie dla jednych cisza w pracy, dla drugich może wyjazd gdzieś, żeby było spokojnie. By coś może przemyśleć, nie wiem, coś takiego. Zobaczmy. Miłość. No właśnie. A miłość, w miłości bym powiedziała też jakieś znudzenie, czyli ta karta główna bardzo dużo wpływa na te obydwie karty, to co się będzie działo, bo po prostu tutaj w miłości jest tak, pokazuje się, że będziecie zamknięci też na jakieś propozycje, może będą jakieś propozycje spotkania, wyjścia gdzieś, może jakiegoś wyjazdu, może jakieś rozmowy, umówienia się, randki, flirtu, na wszystko będziecie po prostu, no powiedziałabym, negatywnie nastawieni, apatyczni, może będziecie przemęczeni czymś, może po prostu nie będziecie mieć ochoty spotkać się z kimś, czy tam porozmawiać, więc tutaj powiedziałabym ogólnie, że tak chłodno, zarówno w relacjach, jak i jeśli chodzi o poznawanie nowych ludzi, to tak raczej niezbyt chętni będziecie do tego podchodzić.
tutaj możecie, takie ostrzeżenie, że możecie coś przegapić, bo tutaj macie zamknięte oczy, nie chcecie patrzeć, nie chcecie nikogo słuchać, a tutaj jest szansa, od której się odwracacie, więc może być tak, że po prostu coś możecie przegapić. No dobrze, a zobaczmy na pierwszy kwartał radę. Co radzą karty Tarota? Rada i ostrzeżenie. Rada i ostrzeżenie. Zobaczmy. Jeśli chodzi o... Nie wiem, czy widać. Może. Może tak. Jeśli chodzi o radę, to powiedziałabym, że radzą, by po prostu postępować, by po prostu działać. Karty radzą raczej ruch, działanie niż nie, niż bierność, więc raczej aktywność. Także radzą tutaj zarządzanie, być może podjęcie jakichś decyzji. Może być tak, że radzą też na przykład rozmowa może być z szefową, czy też z kimś, z jakąś koleżanką, przyjaciółką. Aczkolwiek bardziej powiedziałabym, że tutaj mówią o Was w sensie takim, by po prostu iść do przodu jak burza, tak? Starać się nie zatrzymywać i nie patrzeć na jakiekolwiek przeszkody, w sensie by się nimi nie przejmować, jeśli się pojawią, natomiast ostrzegają. Ostrzegają, powiedziałabym, przed na przykład przed byciem samotnym, przed byciem singlem, także przed odrzuceniem jakiejś propozycji być może. Natomiast mogą też ostrzegać przed takim, tutaj związane z finansami bym powiedziała, więc może być to ostrzeżenie, które mówi, żeby uważać na to, co się zgromadziło, na to, co się ma, żeby po prostu może za bardzo się z tym nie obnosić, z tymi pieniędzmi, może jakąś nieruchomością, czy też ruchomością. Dobrze. Jeśli chodzi teraz o drugi kwartał. Kwiecień. Kwiecień, lwy. 10 monet. Kwiecień. Od razu wyciągnę sobie na maj kartę i na czerwiec. Dobra, odkryję je za chwileczkę, będę omawiać. I teraz tak, jeśli chodzi o kwiecień. Dobrze. No to kwiecień tutaj pokazuje się nam w dziesiątce monet. Tu mogą być sprawy, może dotyczyć spraw finansowych, spraw rodzinnych. Tutaj mogą być fajne spotkania rodzinne, mogą być sprawy związane z jakimiś oszczędnościami finansowymi, z bezpieczeństwem takim rodzinnym, finansowym. Tu mogą być sprawy związane z firmą rodzinną, jeśli taka jest. No i ogólnie rzecz, tutaj bardzo dobre sprawy, nie będziecie się czuć w ogóle, powiem w drugą stronę, komfortowo się będziecie czuć, będziecie bardzo zadowoleni i będziecie czuć, mieć takie poczucie bezpieczeństwa finansowego, że jest Wam dobrze i wszystko się układa, bo to jest bardzo dobra karta. No a w pracy zobaczmy. Lwy. Lwy. Co tam w pracy? No super. Słońce, więc po prostu tutaj... Nie mogę niczego powiedzieć, to będzie super. W pracy będzie bardzo zadowoleni. Kolejna karta, która mówi o zadowoleniu, więc tutaj wszystko się udać powinno. Czy jakieś plany, marzenia, jakie macie, czy chcecie pracę, czy pracujecie w niej, czy chcecie zmienić cokolwiek. Tutaj wszystko pozytywnie bardzo. No, po prostu wszystko się uda, jakiekolwiek projekty, cokolwiek będziecie robić, będziecie zadowoleni, będziecie z tego mieć korzyści finansowe. Więc tutaj, czy się staracie o pracę, to idźcie w to. Bardzo dobry moment na znalezienie pracy, bo to może być bardzo dobra praca. No, możecie pytać w rodzinie, bo może akurat ktoś coś wie. Natomiast ogólnie jak ktoś pracuje, no to też nie powinien narzekać na nic. Jeśli chodzi o miłość, lewe miłość.
W miłości może być na przykład jakaś podróż, może gdzieś chcecie sobie zrobić wyjazd rodzinny, więc tutaj możecie gdzieś sobie pojechać. Może być po prostu tak, że będziecie potrzebować jakiejś zmiany. No, ta zmiana może się wiązać właśnie z jakąś sytuacją w rodzinie, to może dotyczyć właśnie jakiejś ogólnie. Kogoś, jakiegoś członka rodziny, tutaj jakaś sytuacja, jakieś zmiany z tym związane. Może ktoś po prostu no w rodzinie gdzieś wyjeżdżać, tu mogą być różnego rodzaju rozmowy, tu mogą być też przyjaciele, więc tutaj może być po prostu jakieś. Może być jakieś rozstanie z kimś też, na przykład, gdzie w tle mogą być sprawy finansowe, mogą być sprawy rodzinne tutaj. Jakieś kłótnie czy coś nie widać, natomiast no tutaj mogą być jakieś decyzje podjęte o tym, by coś zmienić, powiedzmy, tak? By może spróbować czegoś innego, więc tu w relacjach na przykład coś takiego. A jeśli ktoś chce kogoś poznać, no to tutaj może być tak, że pozna kogoś w podróży. Może być tak, że coś będziecie zmieniać, po prostu. W rodzinie to nie musi być jakieś odejście, zakończenie czegoś i tak dalej. To są dobre karty, więc mówię, tu może być po prostu zakończę jakieś sprawy, na przykład, która się ciągnie już od jakiegoś czasu rodzinnej. Maj. W maju pojawia się nam karta czwórki pucharów, więc maj taki, bym powiedziała, możecie coś przeżywać, może być taki bardziej apatyczny, możecie być znudzeni, możecie być źli, możecie po prostu nie chcieć na przykład pewnych rzeczy, możecie nie chcieć na przykład dostrzec jakiejś szansy, możecie w ogóle nie chcieć po prostu współpracować z kimś, tak? Czyli nie chcieć mieć jakiegoś kontaktu. Tutaj może być po prostu taka niechęć ogólnie do, no nie wiem, z jakichś tam powodów może mogą dotyczyć przeszłości te powody, ale po prostu nie będziecie mieć ochoty na przykład na to, by z kimś porozmawiać czy coś zrobić. No, taki apatyczny bardzo miesiąc. Natomiast w pracy, no może być tak, że po prostu będziecie czuć się w jakiś sposób niedowartościowani. Może tu być tak, że ktoś was na przykład wykorzystał i tutaj czujecie po prostu, mówicie, no to w takim układzie ja tego nie będę robić, bo po prostu na przykład pracowaliście, zasłużyliście na jakąś premię, nie dostajecie jej, dostaje ją w ogóle ktoś, kto na to nie zasłużył, więc wy jak gdyby się obrażacie i mówicie, no to ja w takim układzie z tego się wymiksowuję, tak? Nie będę tego robić. Na przykład taka sytuacja. A tutaj po prostu bardziej bym powiedziała, że coś będzie przeżywać, więc taki raczej bym powiedziała, że brak tej równowagi w pracy, że jednak nie jesteście równo traktowani. A więc coś w ten sposób właśnie, że nie dostrzegacie szansy, że ktoś was może nie docenił waszych po prostu zdolności, tego co potraficie, co chcieliście wnieść, na przykład do jakiegoś projektu, czy po prostu do jakiegoś, do pracy po prostu. Ktoś mógł was nie docenić i nie chcecie po prostu już. No, czujecie się znudzeni, zmęczeni tą sytuacją, tak? Więc taka troszkę trudna sytuacja, bym powiedziała, dla osób, które szukają. No, może być tak, że po prostu szukacie, ale chyba nie do końca, albo was to satysfakcjonuje, to co znajdujecie, albo po prostu no, nie chcecie, tak? Na przykład wcale, może nie ta oferta, na przykład, tylko inna. A w miłości też nie chcecie dokonać jakiegoś wyboru. I tutaj
Tak jakbyście po prostu na przykład musieli coś wybrać, coś zdecydować, dokonać jakiegoś wyboru, ale nie chcecie tego robić i tego raczej nie zrobicie. Tu jest zamknięcie, tutaj jest w ogóle wymiksowanie się z życia, bym powiedziała, więc czy z jakichś spraw, więc tutaj no raczej nie dokonacie tego wyboru, który się tu pojawi. Czerwiec. Czerwcowa karta, tak mi się pokazuje, że po prostu będziecie coś zostawiać za sobą, będziecie gdzieś odchodzić. Może tu będą jakieś zmiany, będziecie chcieli coś zmienić w swoim życiu. Tutaj może chodzić o życie uczuciowe, może chodzić o pasję, a może po prostu macie na przykład już dość tego miejsca, w którym jesteście. W sensie na przykład lubicie swoją pracę, a jednak chcecie jakichś zmian. Więc to jest takie odejście z ciężkim sercem, od czegoś, co się bardzo lubi, od pasji na przykład może być, tak? Od jakiegoś działania artystycznego. Mieliście jakiś projekt, nad którym pracowaliście lata i jednak stwierdzacie, że nie, że to jest czas na zmianę, że jednak potrzeba jakiejś zmiany, czy cokolwiek tutaj. W każdym bądź razie taka sytuacja może mieć miejsce. Praca. 8 mieczy, tak jak tutaj karta główna w marcu nam się pokazała, więc tu właśnie jest zamknięcie na coś. Czyli może być taka sytuacja, że po prostu ktoś wam coś będzie na przykład chciał wytłumaczyć, żebyście nie, no nie wiem, wy już podejmiecie decyzję, że ja na przykład odchodzę z tej pracy, a ktoś wam będzie chciał tłumaczyć, no ale słuchaj, no ale zostań, bo jednak jest tutaj fajnie i tak dalej, a co będziesz robić dalej? A wy jednak nie będziecie, będzie głusi na to wołanie osób z zewnątrz i jednak odejdziecie, mimo iż to będzie dla was ciężkie. Może być tak, że po prostu jesteście, powiem, najlepsi na przykład w jakiejś dziedzinie i po prostu bardzo ją uwielbiacie, bo jest to wasza pasja. Ale stwierdzacie, że po prostu z jakichś powodów no, potrzebujecie zmiany, bo może jesteście zmęczeni, bo może po prostu chcecie robić coś innego, bo może czujecie taką potrzebę zmian. I wszyscy dookoła wam będą mówić, nie, nie, nie rób tego, ale wy i tak będziecie chcieli to zrobić. I moim zdaniem zrobicie. Więc to jest takie, że w pracy nie będziecie nikogo słuchać i po prostu, czy wam radzi dobrze, czy źle, to i tak nie będziecie słuchać. Po prostu zrobicie i tak po swojemu. Znalezienie pracy, no to samo. To wasze decyzje. Jeżeli chcecie, to spróbujecie, a jeżeli nie, no to nikt was do tego nie przekona. W miłości, no tutaj może być odejście od kogoś, zostawienie kogoś. Tutaj też z ciężkim sercem podkreślam, więc to nie jest tak, że po prostu mówię, dobra, cześć, rozstajemy się po 15 latach, tylko to jest odejście z ciężkim bólem serca. Więc tutaj może być tak, że na przykład ktoś was zdradził, ktoś was oszukał. Nie wiem, albo po prostu jest źle. I mimo, że pałacie ogromnym sentymentem do tej osoby, może kochacie ją, to i tak możecie się zdecydować, bo to też nie jest powiedziane, że się zdecydujecie. Możecie się zdecydować na to, że to jest karta wyboru, dylemat, więc że po prostu, mimo tego, że jest wam ciężko, a w jakiś sposób po prostu jesteście praktycznie zdecydowani, że odchodzicie, tak? Więc może tu być takie rzeczy. Część osób odejdzie, część będzie się wahać też jak w jakiś sposób. Natomiast może być tak, że po prostu będzie mieć dylemat tutaj właśnie. Odejść, nie odejść, zostawić, nie zostawić, bo jest to karta, mówię, dylematu, więc jest to karta problemu. Może być tak, że chodzi o tą osobę trzecią, że się ktoś tam pojawi. Może być tak, że po prostu różne rzeczy mogą być, różne mogą być przyczyny, że rozstanie. Natomiast tutaj może być po prostu, no tak jak mówię, raczej taki dylemat. A dla osób, które kogoś poszukują, no to raczej pokazuje, że macie kogoś, tak? Więc tutaj tak dla osób, które kogoś tam szukają i są samotne, to też może być tak, że będziecie się zastanawiać na tym, czy warto, nie warto kogoś szukać na tej zasadzie, aczkolwiek, no, zobaczycie, co pokaże wasze przeznaczenie.
Takie dylematy bardziej w czerwcu. A co radzą? Zobaczmy, co radzą karty. W kwartale oczywiście, na cały kwartał jakaś rada. Dobrze, a co, przed czym ostrzegają? Lwy. Więc tak, jeśli chodzi o radę, no to tutaj może być, mogą radzić na przykład rozmowę z matką, a czy spotkanie, jakiś kontakt. A jeśli chodzi, jeśli by to nie chodziło o matkę, to może chodzić o to, że po prostu, że mówią, by być w tym kwartale takim przedsiębiorczym, podejmować decyzje, raczej stać twardą nogą na ziemi, niż gdzieś tam emocjonalnie bujać w obłokach. Podejmować mądrze decyzje, bardziej kierować się swoim bezpieczeństwem finansowym, swoją stabilizacją. No i tutaj tak radzą się zająć bardziej sprawami związanymi z pracą. Natomiast ostrzegają, bardziej bym powiedziała, że przed tym może być po prostu przed biernością, przed takim jakimś może odpoczynkiem na tej zasadzie. Jest to karta umiarkowania, więc tutaj taka jest sytuacja, że nic się takiego nie dzieje w tej karcie i po prostu, więc właśnie, może bardziej ostrzegają przed tym brakiem decyzji jakichś, tak? Bo jakieś tam dylematy się pojawiają w tym kwartale, więc. Ale jeśli będziecie coś tam decydować, to pamiętajcie tutaj o tej królowej, królowej monet, by być tak jak ona. Czyli mądre decyzje rzeczowe, być szczerym, wiernym i lojalnym, bo ona taka jest, i pracowitym. No dobrze, a teraz przejdźmy do lipiec, do kolejnego kwartału, trzeci. Lipiec. Sprawiedliwość, od razu sierpień i wrzesień. Dobrze, wrzesień. I zobaczmy. Jeśli chodzi o lipiec. W lipcu mogą być jakieś sprawy papierkowe, powiem, oficjalne. Tutaj możecie mieć jakieś spotkanie z urzędnikami, tu możecie coś podpisywać, jakieś umowy, kredyty. Tutaj mogą być różnego rodzaju spotkania z adwokatami, sądami, jeśli takie macie oczywiście, czy takie mieć będziecie sprawy, więc tu mogą być jakieś decyzje, wyroki w różnych sprawach. Tu możecie czekać na jakieś decyzje urzędnicze, więc też może tak być, może tutaj być, właśnie mówię, rozmowa z urzędnikiem. Tutaj mogą być takie sprawy, mogą być, jeśli nic z urzędem, no takie bardziej oficjalna karta, to tutaj może chodzić o to, by podejmować w tym miesiącu decyzje sprawiedliwie, czyli mądrze, wyważenie i po prostu kierować się takim ogółem, nie być jednostronnym, tylko ogólnym, jeśli chodzi o tok myślenia. No i jest to karta, która mówi, że co posiejecie, to zbierzecie, więc takiej równowagi w życiu. Więc zobaczmy, może czego może dotyczyć, tak? Czy bardziej spraw pracy, praca, finanse. No tak, powiedziałabym, że może dotyczyć, bo nie musi. Trójka pentakli, więc jest to karta właśnie współpracy. To karta, czyli możecie tu podpisywać jakieś umowy, na przykład współpracy, możecie podpisywać jakąś umowę o pracę. Tu może być umowa, zmiana umowy, tu mogą być, ale korzystne. Tu mogą być na przykład jakieś podpisywania umów z nowymi klientami. Tu mogą być podpisywania, no, różnego rodzaju kwestii finansowych, papierkowych, w kadrach, gdzieś z księgowymi, załatwianie spraw, tak, różne rzeczy. Tu mogą być nowe projekty, nowe pomysły, więc też tutaj jakieś nowe wdrażane jakieś lub kontynuowane również wdrażanie jakichś projektów. Też tu mogą być jakieś umowy. Tu mogą być jakieś rozmowy bardzo poważne, no takie bym powiedziała na stopie właśnie urzędniczej, załatwianie różnych spraw związanych z pracą, z tym, czym się zajmujecie.
Więc tutaj też mogą być takie rzeczy. Niekoniecznie podpisywanie, ale po prostu rozmowy, tak? Jakieś bardzo poważne, no, powiedziałabym, z poważnymi osobami. No dobrze, a jeśli chodzi o miłość? Lipiec, lwy. Jeśli chodzi o miłość, no to powiedziałabym, że jeśli ktoś chce kogoś poznać, to może poznać kogoś młodszego od siebie, więc tu może się coś zacząć. Tutaj po prostu mogą być też jakieś rozmowy, tu mogą być jakieś w miłości, jakieś, no właśnie, też jakieś podpisywanie czegoś. No nie powiem, że jakaś intercyza czy coś w tym stylu, ale mogą być jakieś takie bardziej rozmowy rzeczowe, konkretne. Tutaj nie kierujcie się, nie kierowanie, nie kierowa, nie kierowane emocjami, tylko raczej taką logiką i rozumem niż właśnie sercem. Jeśli coś takiego będzie, jakieś rozmowy czy coś, to raczej tak na chłodno niż jakoś w sposób sentymentalny. Sierpień. Sierpień pokazuje się jako taki miesiąc bardzo stabilizacyjny, czyli tutaj też mogą być podpisywane jakieś umowy w związkach, w relacjach, także też z kimś możecie coś podpisywać, początek czegoś, także tutaj może być, tak mi się skojarzyło, jeśli myślicie o domu, o budowie, kupnie, sprzedaży, to tutaj mogą być faktycznie jakieś takie lipiec, sierpień, decyzje podejmowane właśnie, czy tam realizowane w związku z tym, bo tutaj jest pokazana właśnie taka karta, która mówi o stabilizacji, o fundamentach i może tu być budowa domu, kupno, sprzedaż, kupno raczej, bo tutaj takie raczej, chyba że sprzedaż jakiegoś, kupno innego. To są takie po prostu, to jest karta stabilizacji, będziecie się dobrze czuć, nic nie będzie się tutaj złego działo, będziecie zadowoleni ze swoich decyzji. Tutaj mogą być paść takie właśnie decyzje bardzo ważne w życiu, czyli decyzje o ustabilizowaniu się, o bezpieczeństwie, o tym, by być razem. Tu mogą być zaręczyny, tutaj, tak jak mówię, budowa domu, kupno działki, ziemi, także takie stabilne rzeczy. Tu może być też jakaś impreza w rodzinie, tutaj świętowanie czegoś, radosne wydarzenia, raczej szczęśliwe. Jeśli chodzi o pracę, no to pokazują się nam tutaj nowości. Jak ktoś szuka pracy, to od razu mówię, że też dobry czas, by znaleźć coś stabilnego, coś, co da po prostu fundament bezpieczeństwa dla was. Natomiast w pracy mogą być jakieś nowe właśnie rzeczy i te nowe projekty, czy cokolwiek będziecie realizować, no to właśnie nowe polecenia, nowe stanowisko, dlaczego nie? Coś, co da wam też taką stabilizację i poczucie tego bezpieczeństwa, więc tutaj mogą się dziać bardzo ważne rzeczy w pracy, bo tu mogą być jakieś nowości, tutaj może być coś, jakaś zmiana, tu może być po prostu na przykład zmiana nowego szefa albo zmiana waszego stanowiska na przykład, ale to wszystko w bardzo dobrym kierunku i będziecie się czuć bezpiecznie, więc i dobrze, i taka stabilizacja się pojawi, więc bardzo dobrze też, jeśli chodzi o pracę, a miłość. No, a w miłości czymś się będziecie przejmować, coś wam nie będzie dawało spokoju. Może jeśli zdecydujecie się tutaj z tym domem, to może będziecie się tutaj po prostu, bo mi trochę zjechało. Okej. To chyba, to tutaj będziecie po prostu jednak się czymś martwić, zamartwiać. Czyli tutaj jest ogólnie miesiąc stabilny, ale coś w miłości wam nie będzie dawało spokojnie spać. Mogą to być różnego rodzaju sprawy, bo to mogą być sprawy z przeszłości na przykład. Mogą to być sprawy, które wracają jak bumerang. Może być właśnie coś, co się pojawi, bo jest stabilnie, bezpiecznie się czujecie, a jednak w jakiś sposób może już macie jakieś tam na przykład obawy, no a co będzie jeśli, a co będzie jak tak się stanie, albo tak. Także tutaj czymś się będziecie martwić po prostu.
Wrzesień. We wrześniu może być tak, że po prostu będzie potrzebna od Was taka większa elastyczność, zorganizowanie, bo tutaj będzie taki miesiąc, bym powiedziała, będzie mieć dużo rzeczy do zrobienia. Będziecie mieć, może się pojawić propozycja na przykład drugiej pracy, tu mogę się pojawić właśnie jakaś propozycja jakiegoś kursu, szkolenia, zrobienia czegoś. Może się pojawić kolejna osoba w waszym życiu, tu może się pojawić dużo różnych rzeczy, z których nie będziecie chcieli zrezygnować. Dlatego no tutaj mówiłam o tej elastyczności, że po prostu no będziecie chcieli tak balansować między tymi właśnie sytuacjami, które się pojawią w waszym życiu. I na krótką metę, no to jest ok, ale na dłuższą metę będzie wam ciężko, bo z jednej pracy do drugiej pracy i nie mieć życia na przykład, tak? Bo to jest taka karta, która o tym mówi właśnie, więc no mówi o tym, że będzie potrzeba dużo elastyczności, tak? Może kilka projektów się pojawi do pracy na już, trzeba będzie robić, tak? Pracować, no każdy ma inną sytuację. W każdym razie, dobra, zobaczmy tą pracę w takim układzie. Ale wy, w pracy bym powiedziała, że dacie sobie siłę, radę, karta siły. Dacie sobie radę, więc tutaj jak faktycznie pojawią się jakieś tutaj nadmiar tej pracy, czy jakaś kolejna oferta, czy nie wiem, będą od Was wymagać dodatkowych obowiązków, no to dacie sobie radę. Tutaj po prostu może być tak, że no nic nie będzie takiej rzeczy, z którą byście sobie nie poradzili, nie pokażecie swojej słabości na tej zasadzie. Natomiast jak ktoś szuka pracy, też jasne, może znaleźć, może mieć nadmiar nawet ofert. A w miłości może być tak, że trzeba będzie podjąć jakąś decyzję. Może trzeba będzie postępować właśnie w sposób racjonalny. Może trzeba będzie porozmawiać z tą osobą tutaj. Może być, że pojawi się jakaś osoba w waszym życiu, jeśli czekacie, to może być kolejna osoba, więc tutaj być może trzeba będzie właśnie porozmawiać z kimś, coś wybrać i postępować bardzo logicznie, zastanowić się nad konsekwencjami swojego postępowania. W relacjach też mogą być jakieś właśnie rozmowy. No i też takie, powiedziałabym, takie życiowe, rzeczowe, takie logiczne. Trzeba będzie jakąś być może decyzję podjąć. No dobra, a zobaczmy. A jeśli chodzi o radę. Rada na trzeci kwartał Lwy. Rada, a ostrzeżenie, ostrzeżenie. W tych radach się Wam dużo i ostrzeżeniach ludzi pojawia. W pierwszego kwartału, drugim, trzecim też jakieś tam osoby mogą się pojawiać, tak? Mogą być ważne osoby po prostu w Waszym życiu. Jeśli chodzi o radę, to tutaj może być tak, żebyście po prostu karty radzą postępować w taki sposób bardziej, bym powiedziała, no może romantyczny, nawet nie, że rozważny, ale może być tak, że po prostu, żebyście byli mili na tej zasadzie i byście, powiedziałabym, w jakiś sposób wychodzili do ludzi z inicjatywą na przykład, tak? Może być tak, że radzą, by zwrócić uwagę na kogoś, na mężczyznę, i to może być ktoś dla Was ważny. Czyli może być to jakaś romantyczna postać, więc tutaj może się pojawić ktoś, kto zawojuje Waszym sercem. I no radzą zwrócić na uwagę po prostu na taką osobę. Natomiast ostrzegają. Ostrzegać mogą przed na przykład jakimś szefem, przed, powiedziałabym też, przed przepracowaniem. Tutaj właśnie patrząc na tą też ostatnią kartę czerwca. Czerwiec? Wrzesień. Wrzesień.
Tak, to też właśnie raczej tutaj powiedziała, że ostrzegają właśnie przed przepracowaniem, przed, może ja mówię, jakimś szefem, jakimś mężczyzną, tak, przedsiębiorcą. To może być ktoś związany z jakimś biznesem, finansami, więc tutaj no, uważajcie na kogoś takiego. Dobrze, no i ten czwarty kwartał, ostatni, to jest czwarty, czyli październik, tak? No tak, październik, ale wy. Gwiazda, październik, listopad. Listopad i grudzień. I grudzień. Jeśli chodzi o październik, to w październiku mogą pojawić się jakieś nadzieje. Nadzieja na coś. Jeżeli coś, o czymś marzyliście, jeżeli czegoś chcieliście, to może się to spełnić, ale podkreślam słowo może. Może nie musi. Gwiazda może mówić, że to będzie taki miesiąc wasz, będziecie w centrum uwagi. To może być karta, która mówi, że, znaczy ta karta może mówić o tym, że mogą się spełnić wasze marzenia, że jest taka szansa, możliwość. No i tak jak mówiłam, będziecie w centrum uwagi, możecie zwracać na siebie uwagę, możecie przyciągać po prostu ludzi jak bumerang, możecie tutaj, no, powiedziałabym, magnetyzować, tak? Więc no, taka dosyć fajna karta. No a w pracy, zobaczmy. Praca. Przyciągać ludzi do siebie. Osiągać to, co chcecie właśnie, chociażby przez to, że będziecie bardzo dobrze postrzegani tutaj, tak? No dobrze, praca. No właśnie, w pracy bym powiedziała takie zamarzenie. Możecie w pracy możecie, może nie, że przeholować, ale może się wam coś wydawać, coś sobie wymarzyć możecie i tutaj na przykład nie wiem, że będziecie marzyć sobie o jakimś stanowisku wyższym, czy że dostaniecie na przykład jakąś pochwałę w pracy, tak? Czy pochwaleni zostaniecie, czy tam dobre zdanie, a to tak, no właśnie, to jest taki znak zapytania na końcu, czy tak się stanie. Więc tutaj może być tak, że będziecie, no, pewni tego, a może to być też tak, że tylko, że po prostu jest to wasze marzenie, tak? Że nie jest ono realne, a wy byście chcieli, tak? Gdyby tak było. Może być tak, że w pracy będziecie mieć jakieś, dużo możliwości się pojawi. Tutaj dużo możliwości zarobku, dużo możliwości na przykład innych opcji, czyli na przykład jeśli staracie się o pracę też, może być tak, że będziecie mieć kilka ofert. Może być tak, że myślicie o czymś, co jest nierealne, czyli o pracy, która po prostu, której nie ma, która no, nie jest wam pisana na tej zasadzie. Może być tak, że w pracy, wracając do osób, które pracują, to że po prostu będziecie mieć no, dużo projektów, dużo tutaj różnych takich może spotkań z klientami czy różne rzeczy. I tutaj może być tak, że będziecie, no, powiedziałabym, tym zajęci, ale no, bardziej bym powiedziała, że o tym pierwszej możliwości, o której mówiłam, że tutaj coś wam może się troszeczkę wydawać. No dobra, a jeśli chodzi o miłość, relacje, lwy, no to tutaj może być jakaś rozmowa, będziecie musieli bronić swojego zdania na jakiś temat. Może będziecie musieli po prostu walczyć o swoją obronę, swojej tożsamości jakiejś, tak? Ktoś wam coś może chcieć wmawiać, a wy sobie nie pozwolicie na to. Także tutaj może być tak, że po prostu będziecie bronić swoich jakby siebie. Po prostu siebie, swoich marzeń, z tego, do czego wy chcecie dążyć, na przykład, a ktoś no, nie chce wam pomóc, tak, w dążeniu do zdobycia swojego celu. I tu mogą być takie no, rozmowy, kiedy będziecie sobie to coś tłumaczyć, tak? Lub ktoś was będzie chciał przekonać, że nie, słuchaj, ten twój cel jest nierealny, a wy nie będziecie chcieli dać za wygraną i powiecie, nie, on jest realny i ja chcę go zrealizować. To taki scenariusz. Natomiast
Nie każdy będzie miał taką rozmowę, ale ogólnie będziecie tutaj po prostu walczyć czy bronić swojego zdania w jakichś kwestiach, tak? Także może tak być. No dobra. Listopad. Listopad to będzie taki miesiąc, kiedy będzie trzeba takiej równowagi, bym powiedziała, że nie, że trzeba będzie wyrównać, chciałam powiedzieć, jakieś po prostu sprawy między sobą. Więc może być tak, że będziecie tutaj. Może tak, będziecie tutaj komuś pomagać. Może być tak, że ktoś wam będzie pomagał. Tu możecie się na przykład zapisać do działalności, czy pomagać innym ludziom. Charytatywnej działalności miałam na myśli. Może tu być jakaś pomoc, pomaganie innym, bezinteresowne. To może być dzielenie się swoim czasem. To może być, czyli swoimi pasjami z kimś. To może być pomaganie komuś, na przykład dzieciom w odrabianiu lekcji. To może być pomaganie osobom starszym. To mogą być takie różne właśnie charytatywne, dobre rzeczy. Natomiast no, może być też tak, że po prostu, no właśnie, ktoś wam będzie oddawał dług, wy będziecie komuś oddawać, będzie tu taka spłata, jest jakichś zobowiązań, jeżeli takie macie, jakieś kredyty, zadłużenia, ktoś tam coś, no to ktoś wam jakieś pieniądze wisiał, czy wy komuś, no to jest taki miesiąc, że będzie można to sobie wyrównać, tak? Będzie można oddać pracę. No właśnie, w pracy zadowolenie, pełnia szczęścia, więc tutaj faktycznie ta równowaga dobrze współgra w pracy, wszystko się będzie dobrze działo, będziecie zadowoleni, szczęśliwi. Tutaj jest pokazana właśnie no, pełnia szczęścia, lepiej być nie może, więc tu jeszcze tutaj jakieś oddawanie, jakieś pieniądze w tle mogą być, więc no, mogą być tutaj jakieś też podwyżki, może tu być jakaś premia, tu może być coś związane właśnie z pieniędzmi, oczywiście w dobrym kontekście. A więc tutaj też, jeśli jakieś projekty, to też może być tak, że będziecie z nich zadowoleni. A jak szukacie pracy, też dobry moment, by szukać. No, ta miłość, zobaczmy. Listopad, tak? Listopad, lew. Miłość. Miłość też dosyć dobrze, bo tu będzie praca nad jakimś związkiem. Myślę, że może być tak, że będziecie może rozmawiać. Jeśli było coś nie tak w tym związku, to myślę, że tutaj będzie okazja ku temu, by wszystko naprawić, by wszystko sobie powiedzieć, by wyrównać to, co było nie tak. Po prostu, jeśli komuś się coś nie podobało, to będzie taka szansa, by porozmawiać o tym, by wyjaśnić sobie pewne kwestie, które w jakiś sposób wam nie leżały. Więc tutaj. No i praca nad związkiem, więc tutaj jest takie wyrównanie szans, znaczy wyrównanie takiej, dojście do równowagi między we waszym związku, czy w relacji, czy tam między po prostu osobami jakimiś, w rodzinie na przykład, też może tak być. No a osoby, które szukają, to mogą spotkać kogoś tutaj też. Może być taka pokazana praca cały czas, więc coś związane z pieniędzmi. Jeżeli na przykład udzielacie się, pomagacie komuś, czy na przykład tutaj dzielicie się swoją pasją, to też może być taka szansa, że kogoś poznacie wtedy właśnie. Natomiast grudzień, no grudzień to się pokazuje też tak bardzo uczuciowo, w sensie takim, że to będzie bardzo dobry czas dla relacji, związków, rodzin, przyjaciół. Tutaj mogą być jakieś spotkania towarzyskie, to mogą być spotkania z osobami, które właśnie w jakiś sposób które lubicie, wzbudzają w was sympatię. Tutaj mogą być podpisywane umowy różne, jeśli chodzi o jakieś inne rzeczy. Także to też bardzo dobry czas. A w pracy? Także tu spotkania towarzyskie, rozmowy. Natomiast no w pracy musicie na kogoś uważać, bo tu ktoś wam może chcieć zaszkodzić. To może być związane właśnie z jakąś umową, podpisywaniem umowy. Ktoś wam może chcieć ukraść jakiś pomysł, umowę. Czyli tutaj coś może być takiego. Pracę ktoś wam może chcieć ukraść tutaj, jeśli staracie się o pracę. Niby będzie się wydawało, że wszystko jest dograne, że wszystko jest ok.
a jednak się okaże, że nie. Że tu ktoś, no, czyha na to, tak? To jest taki pokazany złodziej, oszust i no więc uważajcie w pracy. Uważajcie na projekty jakiekolwiek, może nie dzielcie się z nimi. Jeżeli tutaj macie takiego kogoś, to nie mówcie kogoś, komu nie do końca ufacie lub komuś, kto wzbudza w was zaufanie, to może w ogóle nie mówcie na przykład o jakichś projektach, bo może wam je ukraść, tutaj może chcieć wam zaszkodzić z różnych powodów. Więc no tak tutaj, tak no niezbyt dobrze. Natomiast miłość. A w miłości jakaś decyzja, bym powiedziała, do podjęcia. Może to być decyzja oficjalna, więc tutaj może być tak, że faktycznie zdecydujecie się na coś bardziej, na jakieś, powiedziałabym, poważniejsze decyzje w relacjach. Na przykład, lub jeśli z kimś chodzicie, znacie się, też może być na przykład jakaś deklaracja, tak? Tutaj mogą być jakieś decyzje podejmowane właśnie w sposób właśnie bardzo racjonalny, logiczny, przemyślany, więc tutaj nie będzie decyzji jakichś takich po prostu impulsywnych, tylko będą one przemyślane i bardzo logiczne. Także jeśli chcecie kogoś tu poznać, to jak najbardziej możecie tu kogoś poznać i to może być jakiś prawnik, to może być lekarz, adwokat, to może być po prostu jakiś urzędnik, ogólnie rzecz biorąc, i tutaj faktycznie może być jakaś z tego fajna relacja. A zobaczmy, jeśli chodzi o radę. Rada i ostrzeżenie na kwartał, czwarty lew. Rada, a ostrzeżenie. No właśnie, jeśli chodzi o radę, to. Jeśli chodzi o radę, to powiedziałabym, że tutaj bardzo dużo może się dziać od losu. Może być, powiem tak, tarot radzi, by przychylnie brać wszystkie jakieś takie nagłe sytuacje od losu, których nie jesteście w stanie przewidzieć. To będą dobre sytuacje, takie bycie na fali, więc jeżeli taka sytuacja się wam zdarzy, że będziecie czuć, że taki nagły przepływ energii, że widzicie, że wszystko jest dobrze, że to ktoś tutaj mieszał od góry w tym palce, to z góry ktoś, to po prostu wykorzystajcie to na maksa. Może być tak, że coś wygracie. Rada, może graj w tym kwartale, spróbuj swojego szczęścia też. Natomiast tutaj może być też jakaś korzystna zmiana, tak? Rada radzi coś zmienić, ale w ostrzeżeniu macie coś takiego, żeby nie zostawiać czegoś, żeby po prostu nie uciekać od, ja bym tak powiedziała, nie uciekać od czegoś, co bardzo kochacie, czegoś, co ma dla was ogromne znaczenie, czegoś, co lubicie, lub kogoś, lub sytuacji takich. To mogą być różne rzeczy, więc ostrzegają przed taką raczej ucieczką. Raczej stawcie czoła jakimś sytuacjom, jeśli będą trudne. Nie uciekajcie przed nimi, nie chowajcie głowy w piasek. No dobrze, lwy, trochę długie to czytanie, ale cały rok, no to trochę faktycznie można było powiedzieć. Mam nadzieję, że po prostu ten horoskop się wam podobał. Jeśli tak, no to go polubcie. No i mam nadzieję, że spełnią się tylko te dobre scenariusze. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć.